Kolejny festiwal niepodległościowy w gminie Łuków, kolejny już tutaj w Zarzeczu, w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Chciałbym oczywiście podziękować głównie organizatorom tego przedsięwzięcia, czyli księdzu proboszczowi, który nas gości od wielu, wielu już lat tu w świątyni. Chciałbym podziękować całej społeczności lokalnej na czele z panem sołtysem, kołu gospodyń wiejskich, chórowi działającym przy parafii. Tak obserwowałem i słuchałem dzisiejszych tych wszystkich występów na scenie i muszę powiedzieć, że w Zarzeczu Łukowskim de facto mamy 4 zespoły, które przepięknie śpiewają. Do tego oczywiście towarzyszyły nam zespoły folklorystyczne z terenu gminy Łuków, z Grędzówki, z Dminina. Cieszy fakt, że mogliśmy się tu spotkać, że mogliśmy uczcić tą 105. rocznicę odzyskania niepodległości. To, co dzisiaj powiedziałem w podsumowaniu, tu w Zarzeczu było nas dużo, ale generalnie uczestnictwo w uroczystościach narodowych, świętach państwowych jest coraz mniej liczne, coraz mniej ludzi przychodzi. Obyśmy nie musieli przychodzić, nie w przyszłości oczywiście, obyśmy, powtarzam, nie musieli przychodzić na inne okoliczności, a mianowicie, żebyśmy nie musieli walczyć o tą niepodległość, tak jak ci przodkowie, którym staramy się poprzez organizację, czy to uroczystości kościelnych, czy to uroczystości tych państwowych, oddawać cześć i chwałę. W czasie dzisiejszej uroczystości również w swoim wystąpieniu podkreśliłem fakt taki, który wydaje mi się coraz bardziej niestety zbliżający, a mianowicie to, co obserwujemy na arenie międzynarodowej Europy, dążenie do stworzenia jednego państwa, państwa europejskiego. Ja jako uczeń w przeszłości historii, potem przez krótki czas nauczyciel historii, nie słyszałem o państwie europejskim, słyszałem o państwie Polska, słyszałem o narodzie polskim, słyszałem o kulturze polskiej, tak samo jak słyszałem o państwach, narodach i kulturach innych, które na terenie Europy wykształciły się przez setki lat. Dziś stworzenie superpaństwa europejskiego i odebranie nam państwowości jest moim zdaniem rzeczą bardzo niebezpieczną, a niestety są takie siły w Europie, które ku temu zdążają. No, dzisiaj przeżywamy święto narodowe, już 105. rocznica odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę i my się modlili. Przedzięczyna za tych wszystkich, którzy walczyli w obronie naszej ojczyzny, wywalczyli wolność, szczególnie naszych żołnierzy, pierwsza wojna, druga. I tak już od kilku lat się gromadzimy, jeszcze przede mną, bo już 10 lat już jak się tak gromadzimy tutaj w kościele w Zarzecu Łukowskim pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, aby dziękować za ten dar wolności ojczyzny.